OMG. MSP wydaje nową grę. Całkowicie nową? Zobacz wideo! Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jakby z MSP, tak jakby nie z MSP, trudno to określić, ale jednak w temacie MSP. Więc ostatnio przeglądałem sobie grafikę Google w poszukiwaniu rzeczy do mojej miniaturki i znalazłem to. Nawet nie wiecie jakiego miałem mindfucka, bo co to jest? Nebula. Nebula. Żeby było śmieszniej, całe to logo znalazłem na stronie MSP. Początkowo szczerze pomyślałem, że jest to może jakaś nowa gra od twórców, więc zajrzałem do strony z tym obrazkiem i okazało się, że się mylę. Jest to ogólnie strona, gdzie są różne wiadomości o MSP, mają tu opisane wszystko co planują, każdą swoją grę, wszystkie rzeczy. Ogólnie jest to po prostu strona dla wydawcy, dla całej firmy, która zajmuje się MSP, BSP i Bunnyplanet. No i nie powiem, że bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ nie widziałem nigdzie tego na polskim YouTubie, wyskakiwały mi tylko filmiki zagraniczne, i mam takie, czemu nikt o tym nie nagrał? To jest takie interesujące, że to trzeba poruszyć. No chyba, że po prostu jestem idiotą i ktoś o tym nagrał. Pewnie jestem idiotą, ale mniejsza. Mamy tutaj post z kwietnia 2018 roku, czyli w sumie już rok temu ten post się pojawił. W skrócie, w kwietniu 2018 doszło do testu nowego silnika dla MSP Nebula. Silnik jest całkowicie oparty na Unity. Co to jest w ogóle Unity? Co to jest w ogóle silnik? W skrócie Unity jest to taki program do tworzenia gier 3D, 2D. W tym głównie tworzy się gry właśnie. Więcej wam tutaj nie mogę powiedzieć, ponieważ nie jestem troleczek MSP i nie jestem ani troszkę obeznany w informatyce, okej? Głównym zadaniem Nebuli, czyli tego nowego silnika stworzonego dla MSP, było tworzenie gier o wiele łatwiej dla całej społeczności. Deweloperzy gry mieli trzy zadania. Stworzyć chatroom dla wszystkich graczy. Do końca nie mogę tego wyłapać, ale podejrzewam, że tu chodzi głównie o możliwość utworzenia konta i tego wszystkiego. I stworzenie wielu innych rzeczy. No i ogólnie w skrócie jest to bardzo rozwojowe dla MSP, bla bla bla, śmietnisko. No i ogólnie fajnie, wychodzi na to, że MSP ma ułatwione tworzenie własnych gier, dlatego że mają własny silnik. I tutaj mam dla was małą ciekawostkę, ponieważ Nebulę już wykorzystano. A wiecie do czego? Do MSP 2. Na stronie znajduje się także artykuł z 30 października. Movistarplanet ciężko pracuje nad MSP 2. MSP 2 będzie całkowicie nowym dodatkiem do świata MSP, całkowicie zbudowanym na Nebuli, opartej na Unity. Więc w skrócie, całe MSP 2 opiera się na silniku specjalnie wydanym dla MSP. Oczywiście cała strona i cały artykuł jest całkowicie po angielsku, ale na dole w opisie albo przy tym komentarzu będą przetłumaczone artykuły. Więc jeśli chcecie, możecie sobie je poczytać. Tutaj mamy troszkę informacji o tym, że będą robione aktualizacje, konkursy i beta testy MSP 2. I tak jak mówiłem, jest to dobry marketing. Hej, tu Glitch Montażysta, żeby nie było, nie kieruję się tylko tutaj tym, że mówi to gościu o spraw do marketingu, ale też tym, że są poruszone sprawy konkursu oraz beta testerów. A częścią promocji sprzedaży jest promocja konsumencka, czyli skrywanie do tych osób, które w końcu w to będą grały i będą z tego korzystały. I są tam między innymi konkursy oraz próbki i testowanie, więc to możemy zaliczyć do właśnie beta testerów i tak. Nikt o to nie pytał, ale żeby nie było. Jak dla mnie mega sprawą jest to, że MSP ma własny silnik do gier. Oczywiście nie jest on w 100% własny, bo jest on stworzony właśnie dla MSP i jest opierany na Unity, ale jednak wciąż mają coś własnego. No i w sumie to wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania i komentowania moich filmików. Przede wszystkim do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Wszystkie moje social media macie w opisie. No i co, dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale w piątek o 15:15. No i cześć, na razie, pa pa.